Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności, polecam. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Piłkarskiej Kozy, w której zajmujemy się przeglądem strojów na razie z lig europejskich. Dziś sprawdzimy sobie stroje z ligę. Jest to ostatnia duża liga, więc w kolejnym odcinku nie wiem, kim się zająć. Czy na przykład chcielibyście zobaczyć stroje z Ekstraklasy? Jeśli tak, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie, że pod tym odcinkiem będzie też ankieta na stroje, które najbardziej wam się podobają, żebyście mogli sobie zagłosować. No i jeśli chodzi o ankietę, jeśli jeszcze dotyczącą Serie A, to tutaj jest chyba najsłabsza frekwencja ze wszystkich ankiet. Nie wiem, czy to dlatego, że Serie A mało osób interesuje, czy żadne stroje się nie spodobały, czy ten pomysł ankiety już wam się troszkę znudził. Tak czy siak, naprawdę mniej osób zagłosowało, bo 405. Bolonia i Frosione. Chyba tak będzie czytało się nazwę tego klubu, bez żadnego głosu. No i przejdźmy może po prostu do góry, bo tutaj zobaczcie, naprawdę sporo ekip ma bardzo, bardzo mało głosów. Więc przejdźmy do miejsca trzeciego. Tutaj AS Roma, których koszulki akurat były bardzo ładne i nie dziwię się, że są dosyć wysoko. Dalej niespodzianka dla mnie, ponieważ wyżej jest Torino z 62 głosami. Nie spodziewałem się, że koszulki Torino będą wam się aż tak bardzo podobały, i zwycięzcą ze znaczną przewagą, ponieważ powyżej 30 głosów jest AC Milan, aczkolwiek i tak nie są to wyniki tak potężne, jak bywały w poprzednich ankietach. Zobaczymy, jak to będzie w ligę. No i co, zaczynamy. Jeszcze tylko na sam początek chcę powiedzieć, że jeżeli będę wymawiał źle jakieś nazwy, nie będę wiedział, jak wymówić, przepraszam, ale wymowa języka francuskiego jest naprawdę trudna. Ale to wiem, że to jest Ajaccio. I co my tutaj mamy? Nie widziałem w ogóle tych strojów, które będziemy tutaj przeglądali, więc dla mnie też jest to niespodzianka i zaczynamy właśnie od Ajaccio. I tutaj koszulki są bardzo napchane reklamami, ale no niestety tak to jest, kiedy kluby są dosyć biedne i nie mają, no po prostu nie mają pieniędzy, muszą szukać tych źródeł finansowania z innych, znaczy od wielu sponsorów. No i Ajaccio widać, że jest takim przykładem. Koszulki same w sobie nie są brzydkie, aczkolwiek napchanie tam takiej ilości log sponsorów jest naprawdę odwraca uwagę. No i te koszulki zbytnio mi się nie podobają. Dalej lecimy do Bordeaux i tu stroje mogą być ciekawe, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie w tegorocznej FIFA, ale trzeci komplet na przykład strojów Bordeaux był naprawdę fajny. Tutaj chyba to już jest ten strój, więc będziemy mogli zobaczyć go jeszcze w przybliżeniu, na pewno niżej. Tu są stroje domowe, średnio mi się podobają, tegoroczne były moim zdaniem zdecydowanie fajniejsze. Stroje wyjazdowe już za to całkiem fajne. No i tu mamy trzeci strój. Nie mogę powiedzieć, żeby on mi się osobiście jakoś strasznie podobał, ale wiem, że znajdzie paru fanów, bo są to naprawdę bardzo takie... bardzo, bardzo takie jaskrawe koszulki. Ludzie lubią tego typu kolory często i są to stroje na pewno wyróżniające się. Dla mnie na uwagę zasługuje fakt, że Bordeaux ma tego samego producenta strojów co Arsenal, a jakoś są w stanie mieć trzy komplety specjalnie dedykowane dla siebie, w przeciwieństwie do kanonierów, co jak mówiłem wcześniej, bardzo mnie irytuje. Dalej lecimy do drużyny, których strojów wymówić nie jestem w stanie. I mamy tutaj jedynie jeden komplet. Nie wiem, czemu tak jest, czemu na tej stronie mamy zaoferowany jedynie jeden komplet, ale nie jest to jakiś wielki wielki klub francuski, więc trochę się nie dziwię, że zostało to zaniedbane. Widzimy strój domowy, zakładam, że strój wyjazdowy będzie albo czarny. Myślę, że będzie albo czarny, albo biały, sugerując się herbem drużyny, więc tu musimy się zadowolić jedną koszulką. A tu mamy już Olympique Lyon, czyli jeden z ciekawszych klubów. Koszulki domowe wyglądają następująco. Koszulki domowe wyglądają następująco i są ładne, są bardzo podobne chyba do tegorocznych. Wyjazdówki bardzo mi się podobają, poza tym guzikiem, nie lubię tego typu koszulek, ale poza tym naprawdę fajnie się to prezentuje. Stroje trzecie albo nie zostały jeszcze zaprezentowane, albo ich w ogóle nie będzie, więc zobaczymy. Kolejne stroje to są koszulki Montpellier. I tu znowu widać, że mamy mnóstwo sponsorów, ale koszulki same w sobie, jeśli pominąć te loga, wyglądają naprawdę ciekawie. Tutaj mamy pewnie strój bramkarza i tu mamy strój domowy i strój wyjazdowy. Ciekawe, fajne połączenia kolorów, aczkolwiek tak jak mówię, naprawdę ilość sponsorów jest tutaj przytłaczająca. No i dalej mamy chyba najbardziej znany klub z ligi francuskiej i chyba naj,
najbardziej oczekiwany przez wszystkich, czyli Paris Saint-Germain. Stroje oczywiście Nike, no i muszę wam przyznać, że tak jak za samą drużyną z Paryża nie przepadam, tak bardzo mi się podobają ich stroje. No zobaczcie, te domowe są naprawdę fajne, świetnie wykonane przez firmę Nike. Wyjazdówki białe, bardzo chyba podobne do tegorocznych. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, jakie były, żeby znowu nie popełnić gafy, tak jak z Bayernem Monachium, gdzie naprawdę mocno pojechałem, ale wydaje mi się, że są bardzo podobne. I tu mamy strój trzeci fajny, bo nie ma wreszcie tych takich dziwnych jakichś gradientów, czy jakby to nazwać, na rękawkach, które były u innych ekip, którym Nike robi trzeci strój. Dalej mamy Saint-Étienne. Fajne zielone stroje, bo to oczywiście jest tradycja tego klubu. Wyjazdówki będą prawdopodobnie białe. Tak, są białe. Szału nie ma, ale nie jest źle, więc no, nie będę się tutaj zbytnio rozwodził. Stroje są jakie są, nie mogę powiedzieć na pewno, żeby mi się nie podobały, ale fanem nie jestem. Dalej mamy stroje Toulouse, oczywiście fioletowo-białe pasy w strojach domowych. To również jest tradycja, tu widzimy to samo jest na herbie oczywiście. Jeśli chodzi o stroje wyjazdowe, mamy znowu mnóstwo sponsorów, no ale niestety taka jest teraz piłka. No i tu mamy stroje trzecie. Również nie ma szału, ale źle na pewno nie jest. Dalej mamy Stade Rennais. I te koszulki są fajne. Muszę wam przyznać, że tu znowu nie mamy stroju wyjazdowego. Nie wiem czemu ta strona, z której korzystam, a korzystam z Footy Headlines, jeśli ktoś jest ciekawy. Nie ma zbyt wielu strojów dla Ligi Francuskiej. Stroje te strasznie wyglądają jak stroje siatkarskie. Ta firma robi też stroje dla piłkarzy ręcznych. Ta firma robi też stroje i polska reprezentacja chociażby miała bardzo podobne koszulki, ale nie wygląda to źle. Dalej mamy klub, którego znowu nie jestem w stanie wymówić, więc nie będę tutaj starał się tego spalszczać, ale te koszulki, muszę wam powiedzieć, że są warte uwagi i dla nich warto było zrobić ten przegląd, bo zobaczcie, stroje domowe jeszcze są fajne, ale tutaj już mamy strój wyjazdowy, który wygląda świetnie, naprawdę. Nawet ten sponsor jest taki, że to nie przeszkadza i muszę wam przyznać, że podobają mi się te stroje, naprawdę to wygląda nieźle. No i co, kolejny jest Olympique Marsylia. Tutaj też może być ciekawie. Adidas oczywiście robi im koszulki klasyczne, biało-błękitne, stroje domowe, wygląda to bardzo fajnie. I wyjazdówki też są dosyć ciekawe. Czy mamy trzeci strój pokazany? Tak, mamy i mamy, bardzo ładny jest ten trzeci strój, muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. No i czas na Lille. Te koszulki bardzo mi się podobają. To muszę powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę, wow, to jest naprawdę coś. Jeśli tu nie pojawi się logo sponsorskie, albo to jest sponsor, to muszę wam przyznać, że te stroje myślę, że będą przeze mnie używane w FIFA 16, bo naprawdę one robią wrażenie. Tutaj naprawdę muszę przyznać, że mi się podobają. Te wyjazdówki szczególnie. Świetna robota. Nike tu zrobiło coś naprawdę super. No i co jest dalej? Cayenne? To będzie Cayenne? Albo jakoś inaczej się czyta tą nazwę, nie wiem. Skupmy się na strojach. Fajne koszulki domowe, aczkolwiek myślę, że będzie tutaj sponsor, więc może to zepsuje, ale jeśli nie, to koszulki są spoko, proste, fajne. Wyjazdówki nie podobają mi się ze względu na kołnierzyk i wygląda na to, że gracze tej drużyny muszą mieć naprawdę chude szyje, jeśli mają biegać w tak zapiętych koszulkach. Troszkę za bardzo przypomina mi to na przykład tenisowe, takie polo. Ale kolory są ładne, wyjazdówki proste, białe. Przepraszam, to są trzecie stroje, a to są wyjazdówki. Więc trzecie stroje proste. Kolorystyka ładna, ale krój niezbyt przypada mi do gustu. I dalej mamy drużynę... dalej mamy kolejną drużynę. Tu niestety znowu nie mamy stroju wyjazdowego, ale ten strój strasznie kojarzy mi się ze strojami Juventusu, ponieważ tu mamy firmę, która sponsoruje ich i robi samochody. W Juventusie to jest Jeep. No i oczywiście czarno-białe pasy. Koszulka prosta, ale myślę, że wyjazdowa też niczym nie będzie zaskakiwała, więc będzie pewnie biała albo czarna. Więc tu nie będziemy się rozwodzili. Dalej mamy Bastię. No i stroje robione przez firmę Kappa. Domowe całkiem fajne. Jakie wyjazdowe? O Boże, wyjazdowe są paskudne. Wyjazdowe są fatalne, szczerze powiedziawszy, więc lepiej już to zostawmy. Dalej mamy Troje, albo Troj, myślę, że tak będzie czytało nazwę tego klubu. Jeśli nie, to możecie mnie poprawić, ale nie linczujcie mnie za to, bo
bo francuski to jest naprawdę straszny język, uwierzcie mi. Uczyłem się 3 lata i nadal nic nie umiem. Dobrze, dalej lecimy z tymi strojami. Są ciekawe, muszę przyznać, że są ciekawe. Wyjazdówki naprawdę robią przyjemne wrażenie. Trzecie stroje myślę, że znajdą fanów w FIFA, ale to nie jest moja kolorystyka i mi się to zbytnio nie podoba. Dalej mamy Lorient. Ciekawe stroje pomarańczowe, oczywiście ten sponsor zajmuje całą koszulkę, ale myślę, że dostali za to sowite wynagrodzenie. O, to jest ciekawe, że chyba mamy innego sponsora na strojach domowych i wyjazdowych. To się nie często zdarza, szczerze powiedziawszy, jest to ciekawa sprawa. I trzecie stroje też fajne, takie są ok. Dalej mamy Nice. Nice, a jakie ma koszulki? No nie mogę powiedzieć, że mi się podobały. Nie podobają mi się. No najlepsze byłyby te trzecie stroje, ale nie podobają mi się te stroje po prostu. I dalej mamy Stadrę. I stroje bardzo proste, podobne chyba do tegorocznych koszulek. Wyjazdówki dosyć ciekawe, muszę przyznać. I trzeci strój jest na pewno najładniejszy z całego tego kompletu. Ale nawet Stadrę ma koszulki specjalnie dla siebie dedykowane, w przeciwieństwie do Arsenalu. No i ostatnie stroje w tym przeglądzie, i myślę, że jedne mogą być z ciekawszych już patrząc na to, co się tutaj dzieje, czyli stroje Monaco, czyli nowego klubu El Sharawiego. Zobaczmy Włoch, w jakich będzie biegał strojach. Fajne domowe stroje, oczywiście biało-czerwona kolorystyka, czyli klasyka dla AS Monaco, i bardzo fajnie jest to tutaj zrobione. Stroje wyjazdowe mają bardzo, bardzo, bardzo ładne kolory. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba. Pomijając fakt tych kołnierzyków i tego, że wygląda to jak polówka, to są spoko zrobione. I czy mamy trzeci strój? Nie mamy trzeciego stroju, aczkolwiek sądzę, że Monaco, będące dosyć taką bogatą marką, będzie chciało mieć trzeci strój, jednak tego Foot Headlines nam nie pokazuje. No i to było na tyle w tym przeglądzie strojów. Piszcie, czy chcecie zobaczyć jeszcze jakieś ligi typu Ekstraklasa, czy typu na przykład jakaś liga meksykańska, jeśli mi się uda, ponieważ na przykładzie FIFA wiemy, że tam mogą być stroje naprawdę ciekawe. Strojów z MLS nie będę robił przeglądu, tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak dobrze zwrócił mi uwagę mój widz, sezon MLS jeszcze trwa i jak gdyby tam jest troszkę inaczej, więc z nowym sezonem MLS będę wam pokazywał te stroje, ale na razie się z tym wstrzymamy. Więc piszcie swoje komentarze, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.